Siemanko, cześć, dajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj talerzowanie obornika. Staramy się to wszystko wymieszać. Cały ten obornik, który brat właśnie wywiózł tutaj na pole pod kukurydzę. Mimo że już był dawany, no to jeszcze brat tutaj dowiózł. No i jak widzicie, w miarę fajnie to wszystko wygląda, jest wymieszany. Pole zresztą też jest ładne. Tutaj zresztą tego obornika dużo nie ma. Jest więcej na tamtej stronie, ale to zaraz zobaczycie jeszcze, jak to wszystko wygląda. Widać tu po przejazdach, że gdzie był jakiś obornik, to ino słoma została, tak to wszystko zostało wymieszane. Dobra, idziemy do kabiny. No i jestem już w środku w kabinie. Jak słyszycie, cichutko, nie jest jakoś dramatycznie, na pewno lepiej niż na poza kabiną. No i co, tak praca wygląda. W miarę to wszystko dobrze wygląda. Talerzówka miesza specjalnie właśnie talerzówką, żeby to wszystko było wymieszane, ten cały obornik, żeby nie był na wierzchu. No bo tak to nie ma żadnej wartości. Kurzy się. Patrzcie, co się dzieje. Holendarnie. Zastąpili nam drogę. Co mamy, kolegów? Stado bocianu. Raz, dwa, cztery, sześć, siedem, osiem. No pa, nie suną się, no ja pierdzielę. No idź te chłopaki stąd. Wiedzą gdzie dobrze. Nie boję się wcale. Patrz, tu znowu są. Ustawiają się w kolejce. Wyjadają co najlepsze. Z obornika. Dokładnie, z obornika. A co ja mogę powiedzieć? No siema, cześć, witajcie, inne chętki. Dokarmiamy bocian. Jestem dwójką szosową na żółwiu. Idzie sobie bez zająknięcia. Ustawione tutaj mam też na tym, na głębokości. Także cały czas robię tą samą głębokością. No i coś więcej można powiedzieć. No co? Musiało być to wywiezione. No i trzeba było to wymieszać. Czym wymieszam, jak talerzówką? Najlepiej talerzówką. A dzisiaj mamy 12 kwietnia. A od jutra już śnieg z deszczem. I śnieg powraca. Powraca zima. Dokładnie, więc... Więc jeszcze kukurydzy siali. Nie będziemy... Ziemniaków sadzić też nie. Też nie będziemy. Oprysku robić też nie będziemy. Czyli znowu będzie przerwa od vlogów. Tak, ponoć do końca tygodnia ma tak być. No zobaczymy jak będzie. Korzystamy chwilowo z tej pogody, bo tak ten z poprzednich vlogów obornik jeździliśmy, a ten dzień był bez deszczowy. No i o kurde, trochę zjem przy tego to. No i teraz poniedziałek i pasuje to wymieszać. No bo cóż, pasowało było od razu, ale od razu też się nie da, bo by zalepiło całą talerzówkę. Akurat niedziela obwiało. No i teraz to miesza. Nieźle. Co mogę więcej powiedzieć? No cóż, jeszcze nie było czasu tego tumika jedno zrobić i innych pierdołek, ale teraz już się za to biorę. Bo jak będzie taka chwila właśnie relaksu wolna od pracy w polu, to zajmiemy się pracą na warsztacie, więc wprowadzamy Renatę na warsztat. Ogarniemy to co trzeba, jeszcze pasowałoby jakieś ten halogeny, no nie? No. Założyć jej. Nic więcej można powiedzieć. Jak na razie wszystko z Renatką jest ok, chodzi sobie do talerzóweczki. Myślę, że fajna sprawa. Nie? Ja się nie odzywam, mnie głowa boli dzisiaj. No tak. Nie, muszę się trochę zachować czasem jak kobieta. Właśnie miałem to mówić. No, głowa mnie boli. Także nie ciekawie, no nie? Właśnie, jestem po pracy. Jeszcze musiałem godzinkę dłużej zostać, także lekka nadgodzinka. A ja cały czas od rana tyram.
razy jeszcze, tu gałęzie obcinamy, wyglądamy z jednej działki, żeby nie pochalatać traktorów, bo już się zastały pole i ciężko było przejechać. A też mam tam talerzówką przejechać kilka razy jeszcze. No i cóż, tutaj jeszcze pójdzie, wiadomo, jakiś agregat pewnie ten dalszy agromaszu. Jak nic innego nie wypali, chyba nic innego nie wypali. Nic innego, raczej to. No. Chyba raczej tylko i wyłącznie. To dopiero będzie przed samym siewem, wszystko. No to było wyrównane kompletnie. Tu będziemy siali kukurydzę. Tu są, widzicie, ładnie talerzówka miesza. Ten obornik to akurat trochę go roztrzepie po tym całym, wymiesza z ziemią, więc później jak się wjedzie z agregatem, nie będzie się jakoś zbytnio przypychało, bo wałki trochę dognią, zęby trochę rozpruszą i... Darmowy nawóz chciało się powiedzieć, nie? Tak. Ale obornik jest potrzebny. Nawet gdyby was nie było stać, kurde, w danym momencie kupić więcej nawozu, to nadgonicie niektóre pola oborniki. Mówię o tych małych gospodarstwach w szczególności. Ci, co jeszcze mają hodowlę, przesiewają pola koniczynami, lucerniami, kukurydzą i mają obornik, no to do zmianu to jeszcze obornik dołożyć, no to jest fajna sprawa. Cóż więcej, no jeszcze jakaś gnojówka, ja też tutaj dałem ostatnio, no bo wiadomo, kukurydza żeby miała. I pewnie za rok tutaj nie będzie kukurydzy, natomiast nam znowu pszenica albo zimą, albo jarą, ponieważ jednak jak ten płodozmian jest często zmieniany, nie monotonia, monokultura tak zwana kukurydzy, no to no zawsze ten urodzaj jest lepszy, tańszym kosztem. Cóż więcej mogę powiedzieć, o tutaj działeczka też cała idzie do stależowania, ta obok też. A tam dalej mamy trawy, jedna działka tylko nie jest, nie dzierżawimy niestety, nie udało się. Ale resztę już dalej był obornik, już pięknie się zieleni, nie tak? Dokładnie. Tam gdzie wynieśliśmy obornik, po lucerniach, po trawach, tak już kurczę, widać, po prostu widać, że coś się dzieje na tym polu, rośnie. Ale ten rok, no jaki jest, taki jest. Mówiło się, że w tamtym 2020 wiosna, wiecie, był bardzo zimny, wieczny, ale bezdeszczowy, suchy. Tu zaś jest jeszcze inaczej, jest jeszcze zimno, to jeszcze śnieg i śnieg z deszczem. Nas, no witam, prawie każdego ranka przynajmniej witał. No i cóż, mogę więcej powiedzieć na ten temat. Bociany są, bociany zwiastuń. Zwiastuń wiosny albo dzieci. Jednak coś w tym jest. Tak. Jakoś dzisiaj specjalnie sobie żadnego tematu nie ubraliśmy, nic ciekawego. No, po co? Pokazujemy, co robimy, czym się zajmujemy. Tak, dzisiaj tylko na luźno. Nie działo się nic tak specjalnego, żeby coś było można opowiadać. Słyszałem tylko, mogę powiedzieć coś, przerwać. Słyszałem w telewizji, w pewnym programie rolniczym, że pewna instytucja zwana Unią pomyśliła sobie, że wino i mięso są rakotwórcze i trzeba ograniczyć reklamy, żeby ludzie tego nie spożywali. Dla mnie totalny bezsens i głupota, no ale jak to woli. No cóż, wymyślają cuda. Niedługo powiedzą, że wyjazd poleciągnikiem jest zły dla całego świata i najlepiej nie wychodźmy z domu, nie róbmy nic i czekajmy, aż coś nam da. A na pewno nam dadzą. Chyba kijem. Płet. No właśnie. No i co, raczej będziemy sobie tutaj... W sumie brat będzie już sobie tutaj dokończał, pracował na spokojnie, ja uciekam do domu. Tak krótko. Pokazówka inu z tego, co działamy. Że jednak ten obornik nie zostawiamy na pastwę losu. Na to, żeby składniki wywiał wiatr. Tak. Tak byle jak, tylko jednak... Idzie robota, żeby to ogarnąć. A no jeszcze muszę powiedzieć do tej obornika. Co roku staram się właśnie wywozić. Zresztą wiecie o tym, oglądacie. Ci widzowie, co oglądają, to wiedzą, że co roku takie rzeczy
poczyniamy. Nie wiem, czy tam trochę my nagrywaliśmy, ale tam przed domem na 2 hektary wywiozłem obornika i też zmieszałem, ale już zmieszaliśmy od razu pod siew agregatem, nie talerzówką, i w to zasialiśmy. I była 500 kukurydza. Nie miałem do niej żadnych zastrzeżeń, więc w każdym roku to robiłem. Wiem, że obornik przesusza tę glebę, zabiera wilgoć na rozłożenie, na to wszystko, no ale myślę, że będzie w tym roku jednak bardziej mokry ten rok deszczowy niż poprzedni, ale poprzedni też pokazał, że trochę deszczu później też nadgoniło. Najgorzej jak jest susza już potem cały czas do zbioru. O, już się robi nieciekawie, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. I cóż, będziemy czekać na odpowiednią temperaturę, no bo temperatura gleby, żeby zasiać kukurydzę, tak, zasadzić ziemniaki, musi być na plusie kilka stopni, nie może być bliżej zera, czy na minusie w nocy, bo ta gleba nie jest ciepła i te ziemniaki, czy kukurydza po prostu już siedzą w ziemi, nie wychodzą, a jak wyjdą i przypali mróz, no to już jest po zabiegu. Wiadomo. Już po wszystkim jest, więc trzeba też jednak nie spieszyć się. Inni niech się spieszą, ci co chcą. Niech wychodzą przed szereg. Ja też wcześniej tak, już czasami to praktykowałem. Nawet z kukurydzą i z ziemniakami. Bo sąsiad, bo ten ze wsi, bo sąsiednie wsi już robią. A potem wychodzi mróz. Wystarczy, na kukurydzę to wystarczy minus 1, minus 2. Jak wyjdzie już taka, gdzieś 7-10 cm. I potem ona cała robi się żółta, choruje. I czasami już jest, można nie, że nie do uratowania, ale już nie urośnie nam tak wielka, nie da nam tej koźby, będzie po prostu się męczyła. No. Także nie spieszmy się, poczekajmy na ciepłe dni, a na pewno nadejdą. I tymi słowami kończymy. Tak, i trzymajcie się, cześć, powodzenia w uprawie roli dla wszystkich.